Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję gry od Lucky Duck Games z serii Kroniki Przygody Wyprawa po Księżycowe Kamienie. Jest to gra kooperacyjna z wykorzystaniem aplikacji na telefon czy na tablet. Od 1 do 4 graczy może w nią grać w wieku powyżej 7 lat. Jest to druga gra Lucky Duck Kids, przy której korzystamy z aplikacji. Niedawno opowiadałam Wam o grze Głodniaki. Tutaj na górze wrzucę Wam link do tamtego filmu. Kroniki Przygody jest to gra ze scenariuszem. Mamy tutaj bardzo dużą planszę. Może sobie teraz otworzymy. Jest instrukcja oczywiście, dwustronna plansza i są karty. I zobaczcie, karty mają kody QR, więc już widać, że będziemy te karty skanować. Tak wygląda plansza do gry z zimowej strony. Jest bardzo śnieżna i lodowa. A tak wygląda strona letnia. Tutaj mamy zamek, mamy bagna, mamy las, jezioro, mamy miejsca na odkładanie postaci, które musimy odnaleźć i mamy tutaj na dole naszą torbę, nasz plecak, w który będziemy chować zdobyte przedmioty. Karty bohaterów tak wyglądają. Każda karta ma kod do zeskanowania. Będziemy z tymi bohaterami za sprawą tych kodów rozmawiać, a tak wyglądają karty przedmiotów i te przedmioty będą nam czasami potrzebne, aby komuś coś podarować. Odkładamy sobie na bok karty, tak aby one były widoczne i uruchamiamy aplikację w telefonie czy na tablecie. Tak to wygląda, wyprawa po księżycowe kamienie. Na początku warto przejść tak zwany samouczek. On jest jako pierwszy, uczniowie czarodzieja. My już tutaj mamy, na razie jesteśmy w pierwszej misji, której do końca widzę jeszcze nie przeszłyśmy. Może za chwilę będziemy ją sobie kontynuować. My już mamy odkryte właśnie wyprawy po te księżycowe kamienie. Ta ostatnia wyprawa będzie dostępna, gdy przejdziemy wszystkie inne. Menu, jak widzicie, jest po polsku i możemy sobie w każdej chwili wrócić do poprzednich gier. No tak, i nie kliknęłam, że chcę wznowić i mi się włączyła od nowa przygoda. Dziewczyny mnie powieszą na lampie. No dobra, w tej przygodzie powinniście użyć strony planszy z mapą Królestwa Lata, czyli strona, którą mamy. Przez wszystko nas będzie prowadziła aplikacja. Wieża Merlina, zobaczcie, tutaj mamy, jak ona wygląda i tak samo na mapie ona będzie wyglądała i musimy Merlina tam w tej wieży usadowić. On już tam będzie leżał zresztą od pierwszej gry, gdzie ten Merlin nam się tutaj schował. Jest Merlin. Merlin wędruje na pole obok wieży. Przyciszymy sobie troszeczkę. Merlin mieszka w wieży. Wszystko tutaj ma kody, z których będziemy nasze postacie oraz miejsca skanować. Merlin chce nam opowiedzieć o pewnym problemie. I teraz zobaczcie, włączy nam się rozglądanie i my musimy szukać postaci, ale wy teraz nie zobaczycie wszystkiego, ponieważ ja bym musiała odwrócić w ten sposób telefon. I tutaj, co my tutaj? Dobra, mamy Merlina. O, Merlin stoi tam, więc wy go niestety nie zobaczycie. I musimy zobaczyć jakiś przedmiot mamy tutaj. Co my tutaj mamy u tego Merlina? Teraz zobaczymy, nam aplikacja powie, kończy się rozglądanie i aplikacja nam podpowie, czy tam było do znalezienia. Aha, tylko ktoś. Nie było przedmiotu. Także no dobra, Merlina widzieliśmy, ja widziałam. I teraz musimy zeskanować kartę Merlina. Czyli przykładamy do kodu, może wezmę go sobie tutaj, żebyście wszystko doskonale widzieli. Przykładamy kod i przytrzymamy tutaj i mamy Merlina zeskanowanego. No, przeszliśmy szkolenie dla młodych czarodziejów, Merlin nas właśnie przez nie przeprowadził, czyli samouczek. O, książę Zimy ma jutro poślubić księżniczkę, ale książę zniknął. Kota też odkryliśmy w poprzedniej rundzie i on tam powinien się znaleźć. Za chwilę go tam odłożę.
I musimy iść do zamku, ustalić, gdzie jest książę. Okej. My możemy pytać Merlina w grze, jak wiele razy chcemy, jeżeli coś nam się zapomni, gdzie mamy iść. Możemy zeskanować jeszcze raz kartę. Jeżeli zakończymy rozmowę, wtedy wyjdziemy z osoby, ale nadal jesteśmy w wieży. Merlin kazał nam iść do zamku. Odłóżmy go więc do wieży. I odłóżmy jeszcze kota, który był odblokowany w samouczku. Kot wędruje tam sobie na fioletowe miejsce, a my musimy iść do zamku. Skanujemy kot w zamku. Będziemy się teraz rozglądać w tym zamku, szukać osób i przedmiotów. O, widzimy, już tutaj jest przedmiot. Ta głowa konia, tu są drzwi i pewnie znowu osoba będzie po drugiej stronie stała, tak, stoi król z tej strony. Zobaczcie, jak kręcimy telefonem, to wydaje nam się, że my tam jesteśmy w środku. Po prostu sobie tak zaglądamy do środka. 360 stopni możemy obracać i rozglądać się, szukać przedmiotów i osób. Czasami jest więcej tych przedmiotów do odnalezienia. Tu z tego, co pamiętam, to będzie ten koń. Zaraz go sobie znajdziemy w przedmiotach. Zobaczmy tylko, ile tych przedmiotów. Dwa ważne przedmioty. No tak. A my mamy tylko konia, więc będziemy musieli się jeszcze rozejrzeć. O, jeszcze raz na rozejrzyj się. Wchodzimy. I rozglądamy się w poszukiwaniu drugiego ważnego przedmiotu. Jest miecz. Tam na ziemi leży miecz, także ja się zabieram za szukanie. O, zobaczcie, tutaj widzicie kawałek miecza, który leży tu na dole, na ziemi, w zamku. Także szukamy teraz w przedmiotach miecza oraz tej figurki konia. Przedmiotów jest tu całkiem sporo i sporo do szukania, sporo do odnajdywania. Jest koń i jest miecz. Dobra, jeszcze musimy znaleźć sobie w postaciach króla, bo wiemy, że w zamku był król. Króla kładziemy przy zamku. Przedmioty, które znaleźliśmy, kładziemy w naszej torbie. I skanujemy sobie teraz kod z króla. Tak samo musimy przytrzymać. Trwa skanowanie. No i mamy wszystko napisane w naszej aplikacji. Co mamy zrobić? Musimy odnaleźć księcia Imperium Zimy. Tak on wygląda. To jest osoba poszukiwana. Musimy go sobie znaleźć w kartach. Mamy jego kartę i kładziemy go tam, na fioletowym polu. No i klikamy dalej. Świetnie, wiecie już, jak wygląda książę. Położyliśmy na fioletowym polu i możemy zadawać pytania o tę postać. Zobaczcie. Zadamy sobie królowi. Mamy tutaj cały czas napisane, że rozmawiamy z królem. Bierzemy sobie kartę księcia i skanujemy. O, książę jest synem cesarzowej zimy. I tutaj mamy księżniczkę. Możemy sobie też księżniczkę już od razu znaleźć. Widzimy, jak wygląda. I musimy go odnaleźć, bo inaczej trzeba będzie odwołać ślub. No to może sobie teraz zapytamy króla o księżniczkę, która też była w zamku. Ona chyba nie była w zamku, zaraz o niej przeczytamy. No, księżniczka jest w lesie, czyli księżniczka tutaj na polu lasu musi się znaleźć i musimy się teraz wybrać do tego lasu. Kartę księcia odkładamy sobie tam, ale ja ją sobie tu pod ręką położę, żeby nie sięgać przez całą planszę. Kończymy rozmowę z królem. Idziemy teraz do lasu, skanując kod QR lasu. Miejsce las. Nasz Nils, czyli księżycowy fioletowy kotek, miauczy, biega po lesie. O, i będziemy się po tym lesie rozglądać i musimy szukać. Zobacz, tam jest różdżka. Tam jest różdżka. I co my tutaj jeszcze w tym lesie widzimy? Nic nie widzimy. O, jest księżniczka z drugiej strony i jeszcze borówki. Boróweczki widziałam. No i teraz aplikacja nam mówi, kot nam mówi, że w lesie jest jedna osoba i dwa przedmioty, czyli jest księżniczka. I musimy teraz tutaj znaleźć różdżkę, która również tam była, oraz borówki.
Różdżkę i borówki również w lesie znaleźliśmy. Jeżeli byśmy przegapili coś, zawsze możemy kliknąć na przycisk rozejrzyj się. No i teraz zeskanujemy sobie księżniczkę, żeby z nią porozmawiać. Możemy sobie też skanować przedmioty, zapytać księżniczkę na przykład o różdżkę. Ona akurat nie wie, co to jest. Możemy zeskanować też borówki. Przy każdej postaci możemy skanować przedmioty. Zobaczcie, księżniczka nazbierała trochę borówek razem z wróżką znad jeziora. Chciała upiec ciasto dla swojej siostry, strasznej czarownicy, która mieszka na bagnach. No to teraz musimy na te bagna iść. I nam się tutaj też pojawi rozejrzyj się. Musimy wypatrzeć, kto na tych bagnach jest. Czasami jest to jedna postać, ale może to być też więcej postaci. No i więcej przedmiotów. W każdej chwili możemy wrócić do rozglądania się. Możemy rozmawiać z każdą postacią, którą mamy już tutaj odkrytą, odwiedzać wszystkie miejsca, które tutaj się znajdują, skanując ich kod. I tak samo na drugiej stronie mapy też mamy kody i tam również będziemy chodzić od miejsca do miejsca, pytać ludzi o inne osoby, o przedmioty. Niektóre przedmioty są nam potrzebne do pomocy ludziom i oni nam za to coś dają, na przykład w samouczku pomogliśmy rybakowi w naprawie wędki i dostaliśmy za to rybę. I ta ryba nam się przydała do jednego z kolejnych zadań. Także tak to wygląda. Kroniki przygody, wyprawa po księżycowe kamienie. Gdy przejdziemy scenariusze, będziemy zdobywać te księżycowe kamienie, odblokujemy następny scenariusz. Jest to gra zdecydowanie na długi, długi czas, bo nie tak łatwo jest przejść dany scenariusz. To nie trwa tak szybko, jakby się mogło wydawać. Możemy grać samodzielnie, możemy grać w więcej osób, możemy się wspólnie rozglądać. Fajne jest to, że jak obracamy telefon, to wygląda, jakbyśmy stali po środku tego pomieszczenia i dookoła wszystko, góra, dół, boki, oglądali, szukali przedmiotów czy osób. Gra ma niesamowicie przyjemny klimat, a więcej o niej przeczytacie na blogu, gdzie bardzo gorąco Was zapraszam. W opisie do filmu jest link. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.